Ponad 300 mieszkańców miejscowości Zimna Woda od kilku lat zmaga się z problemem brudnej wody w kranach. No cóż, ten problem u nas pojawia się i znika. Obecnie to już jest tak, no myślę, że około miesiąca. Taki ciągły ten problem, ale no to jest nasza bolączka od jakichś paru ładnych lat. Tak często wygląda woda, która płynie z ich kranów. Ja wczoraj nie dokręciłam w łazience wannie wodę, tak troszkę kapała, Boże, to nie było, to było brązowe. Taka ładna, nawet nie trzeba herbaty sypać ani kawy. Jak ktoś słabą kawę pije, to może być, nie? Rdzawa woda w kranach wiąże się z wieloma niedogodnościami. Przede wszystkim jakość tej wody, to, że ta woda jest żółta, że po przygotowaniu zostaje żółty osad, że robi się mętna. Czasami no, nieprzyjemnie pachnie. Czystą i zdatną do picia wodę musi dowozić gmina. Z beczkowozu. No i na tym gotujemy. A na tej skranie się nie da? Nie. No mówię pani, że masakra. Problem brudnej wody pojawia się cyklicznie i z różnym natężeniem. Mimo tego, że ze stacji uzdatniania wypływa oczyszczona, do mieszkańców zimnej wody często trafia brudna. Mamy nadzieję, że ta woda popłynie w końcu czysta, natomiast pewności takiej nie mamy. Rozważanych jest kilka możliwości. Zdecydowano się na oczyszczenie rur. Prace rozpoczną się dzisiaj wieczorem. Zwracamy się z prośbą i prosimy o wyrozumiałość mieszkańców zimnej wody, o niekorzystanie w godzinach nocnych, czyli od 22 do 4 z wody, o zaopatrzenie się, o zmagazynowanie tej wody na ten czas. Prace remontowe będą prowadzone jedynie w nocy w godzinach od 22 do 4 i powinny się zakończyć 8 lipca. W związku z tym mieszkańców zimnej wody i Wiercienia czekają dodatkowe utrudnienia.